i zaczęło się heroiczne powstanie. Lud śląski nie wytrzymał tych szykan i musiał otworzyć swoją akcję. Stało się to, co prawda, nie w Katowicach, nie w Mysłowicach, ale na Śląsku Cieszyńskim. Maksymilian Iksal ogłosił wybuch pierwszego powstania śląskiego. Później było drugie i zwycięskie, jedno z nielicznych, bo tylko powstanie wielkopolskie w 1918 roku było zwycięskie. Ale dzięki temu trzeciemu powstaniu, dzięki wielkiemu synowi ludu śląskiego, Wojciechowi Korfantemu, wielka część Śląska wróciła do macierzy po 600 latach. Ale byli ludzie wspaniali, cudowni, wrażliwi patrioci. To oni zrozumieli, że trzeba ze Śląskiem utrzymywać kontakt. Maria Konopnicka, rok 1908, napisała rotę w Lwowie. Gdzie ją wysłała? Ano wysłała do księdza Lądzina Józefa na Śląsk i do Feliksa Nowowiejskiego, który przez długie lata związany był z Wielkopolską. W tym roku po raz 21 wyruszy międzynarodowy motocyklowy rajd katyński. Jako miejsce startu wybraliśmy plac przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach. Jest to dla nas szczególne miejsce z uwagi na setną rocznicę powstań śląskich. Rajd katyński w tym roku przebiegał będzie przez Ukrainę i odwiedzi miejsca związane z naszą historią, naszymi wodzami, ale też odwiedzi przede wszystkim Polaków, którym będziemy chcieli się mocno pokłonić i nauczyć się o nich patriotyzmu. W rajdzie uczestniczy blisko 70 uczestników oraz 3 furgony towarowe. Przejedziemy blisko 4000 kilometrów.